Heroikra. Prince of Persia, zapomniane piaski, witajcie i zaczynam sobie nową serię z Prince of Persia. Tutaj akcja się dzieje między pierwszą częścią, czyli piaski czasu, a duszą wojownika. No i książę znowu napotka piaski czasu, to aby sobie zrobię krótkie cięcie i zobaczę, jak są ustawienia. Dobra, to lecimy sobie z nową grą, aby sobie tak klikuję, żeby zobaczyć, jak tutaj chodzi. Zobaczymy całkowicie od nowa. Na normalu. V-Sync jest włączony. This place is very familiar. Who are you? What have you done? You ask as if I were a ruffian, a wanderer with no place in this palace. Know that I am a son to King Shahriman, and brother of Prince Malik, who rules here in our father's name. I did not come here seeking a mythical army. I was sent to study alongside my brother, that someday I might be as great a leader as he is. This territory was once the heart of King Solomon's mighty empire. According to legend, it holds a secret we are sworn to protect. Perhaps that secret is the reason the fortress is much sought after by neighboring kingdoms. Malik was sent here so the army would have a strong commander to discourage attacks. But even Malik's feigned strength could not discourage everyone. Napadają na miasto. Te odgłosy jak w tym Age of Empires. Trochę książę ma to taką małpią twarz, jak to mówili, ale jeszcze na chwilkę sobie wejdę. Dobra, sorki za to cięcie małe. Wow. Ale okej, lecimy dalej. Oczywiście początkowy tutorial. Tutaj o wiele lepiej wszystko to wygląda. Jednakże... no, z tego co wiem, to... O nie, ten przycisk. Się trochę śpieszyli z tą grą, bo chcieli go wypuścić równomiernie z... premierą filmu Prince of Persia. A, tu taki kopniak, tak? Bum, o ścianę. Tak więc, no... Chcieli dobrze. Te spadki klatek mam, widzę. Nie wiem, czy jakieś ustawienie można tutaj
pozmieniać. Oczywiście powoli, kurde. Jest tu dużo szczegółów. Nie wiem, czemu właśnie mam spadki klatek. Już to dobrze gra chodziła. Cały czas tu kurde atakują. Książę jest tutaj o wiele sprawniejszy. To znaczy szybciej wykonuje wszelakie jakieś ruchy. Jeszcze chwilkę, kurde, pauzę zrobię. Nie, to jest ten... Dodge, okej. No jak widać mogę kilku na raz. Atakować i to nawet bardzo fajnie. No ale... O. Bez spadki klatek mam nie wiadomo z jakiego powodu. Mam 130, a nagle mi spada na 80 i takie kurde dropy, a tutaj nie ma innych opcji. Ustawienie kontrolera, no i audio wideo, no to za dużo to tu nie ma. Sound effect, video, voice, music. Icha. Nie wiem, czy gdzieś są jakieś ustawienia. No, hop. Jest bardziej szczegółowa ta gra. To bardzo mi się podoba, chociaż... krytycy jakoś niepochlebnie trochę podchodzili do tej gry. Faktycznie mówili, że trochę za szybko była. Trochę za szybko była zrobiona. Climb? A po co mam climb? A, że mogę odskoczyć, tak? Także... Wow! Nie pamiętam, w którym to roku w sumie gra wychodziła. A to już strzelają, kurde. O nie! O, fajnie. Już zginąłem. Ale o! Kurde, no. Bym musiał po tym odcinku zobaczyć, czy są jakieś takie ustawienia pozagrowe, czy można gdzieś to tam wejść. O, aha, bo puściłem. I sobie poustawiać, bo kurde... Chciałbym właśnie mieć tak, żeby nie było żadnych przycinek. O, znany motyw z poprzednich części. Ale nie dokończyłem swojej myśli, że trochę się śpieszyli z tą grą, żeby wyszedł równo z filmem Prince of Persia. No, a to kurde spowodowało, że ogólnie mi gra się podoba, ale no niektóre momenty mogłyby mieć bardziej dopracowane. No i mógłby być dłuższy w sumie. O, coś tu kurde widzicie? Tak się kurde mega zacięło. O, co to za skok był? No, tutaj tak... W takich wazonikach są te czerwone. I to nas leczy. Opa! Na razie sobie zobaczymy. Nie wiem, czy będziecie widzieć te... dropy. Podejrzewam, że tak. Też trochę wpływa na filmik.
Wolałbym po ścianie przebiec. Ale też, kurde, jestem ciekaw właśnie, jak dalsza rozgrywka pójdzie. I granie na padzie, bo chwilowo gra się przyjemnie. I jeszcze na górę. Za duże są spadki, kurde. Bym musiał to faktycznie gdzieś sprawdzić. Okay. Jego brat. He must not hear me with the battle going on. Mówię, animacje tutaj są mocno usprawnione, co bardzo fajnie to działa. Nishim Half. Okej. Okay. Nic nie ma takiego. Lecimy dalej. Na górę. No i tutaj już książę ma konkretny miecz. Już nie ma żadnego sztyleciku albo coś. Jest trochę lepiej uzbrojony. Nie wiem, czy jeszcze jakąś broń dostaję tutaj później. Bo tam już, kurde, się opuścili na linię przeciwnicy. Ten mocny atak. Praktycznie są na cios. No i to jest takie fajne wypustki, na które się można właśnie wspinać. I też bardzo sprawnie mu to idzie. Tyk, tyk. Też nie wiem, czy lepiej nie było... Ten pierwszy filmik ewidentnie był w 60 klatkach i on mi jeszcze się ciął. Może czekajcie chwilkę. Nie, zobaczymy teraz. Zmieniłem herce w monitorze, ale to widzę, że tak nic nie daje. No tutaj muszę książę uważać, żeby nie dostać strzału. Okej, tutaj ładnie sobie schodzi. A, na B mogę się opuścić. W sumie puścić tych. A. Ci to nie są jacyś mocni przeciwnicy. Później oczywiście pewnie podchodzą jacyś silniejsi, ale na początek... A, już. A, dostał z buta. Nawet go nie zauważyłem. Tutaj widzę. Ja już tę grę też przechodziłem, ale też dosyć dawno. Mniej więcej pamiętam, jakie tu są rzeczy, ale czy będę pamiętał wszystkie, to raczej wątpię. Na razie idzie to bardzo sprawnie. Okej, tutaj fajnie też. O, i od razu wskakuje na to. I te wypustki. Kurde, dropy są jak właśnie uderzy. Gdzieś tam wybuch albo coś się zrobi. No dopóki nie ma takiego wybuchu, to jest w miarę sprawnie. Gdzie tam przeciwnicy próbują się dostać. No o, jak taki wybuch jest, to klatkuje. Tutaj mogę sobie na dół zejść, tu tak samo. I cyk. A. O, kolejna wieża poszła. A jakby, kurczę, te tekstury... Oj. Wszystkich tych budynków... Kurde, jakoś nie wiem. Też były w tym świecie? Ale ma cela.
You've picked a bad time for a visit. I would have said you've picked a bad time for a war. Well, next time I expect you, I'll tell my enemies not to invade. It's fortunate you're there. We need this gate open. The mechanisms are on those towers. Once you activate them all, the gate will rise. I assume since you got yourself up there, it won't be a problem. Not at all. Good. And then get down here quickly. I don't want to tell our father you were injured while in my care. Your care? No. Quickly now. Się dobierają, ale kurczę, no. Tutaj pierwszy mechanizm. Tu jest fajnie pokazana nawet ikonka. Ile czasu zostało, by dostać się właśnie tam, gdzie potrzeba. I cyk. I brama otwarta. Oj. No, łącznik niestety nie miał osłony. Ja by, kurde, ciężko miał w animacje jakieś, kurde, wczytać czy coś w tym stylu. Wyrenderować, ale przecież, kurde. Nie powinno być tak. I'll catch up with you. Yes. I'll just take the long way around. It's much faster. Szkoda, że nie ma właśnie polskich wersji. Nie w tą stronę. Polskiej wersji językowej. A, tu już. No widzicie, już jest starczą. Trzeba go lekko ogłuszyć. Może nie ogłuszyć, ale go wyprowadzić z równowagi. Tu się szybciej opuszcza. O. Najlepiej tych starczą od razu załatwić. O. O. I tyk. Nie załatwieni chyba wszyscy. Dziwnie, że oni znikają, kurczę. Jeszcze to tak chwilowo jest słabo wyjaśnione. Mogłyby te ciała zostać, bo dopiero później. No jak wiadomo, jak w każdym Prince of Persia, wszelakie wojska i żołnierze zamieniają się w piaskowe stwory. Tak będzie i tym razem. Ale nie chcę wyprzedzać faktów. Okej, nie wiem, gdzie tu są jakieś stany. Tutaj się, kurde, trzymy, jakby był przyklejony trochę. Nie. Okay. I tutaj chyba nie ma tego motywu z wodą, że woda cię leczy. Uj, się zamknął. A, bo tu jest ten. To jest fajnie, że wiąże bardzo szybko. Przeskakuje między takimi właśnie filarami. Wystarczy mu dać kierunek. No, buta.
Wystarczy mu dać kierunek i on od razu skakuje na kolejny filar. A jeszcze jeden tu jest. Ale mi kurde coś przeskoczyło. Dobra, to pewnie muszę skoczyć, nie? Na filar. No widzicie? I od razu już jest. Ale się tnie, żeż kurde. Kolejni chyba są przeciwnicy, nie? Ale tylko trzech. A nie, bo tam do góry jest jeszcze więcej. O, jeszcze nie? A że już padłeś. Ustałem. God damn it. Nie wiem, czy tu jest jakaś obrona albo coś w tym stylu. Będę tylko chyba... Więcej tu chyba zależy na uniku. Do tych tarczowników trzeba by tu załatwić. Ja bym skoczył i... Robi takie ogłuszenie. Chyba jest. Okej, ja się tak chwilę tu rozejrzę. Nie wiem, czy tu są jakieś kurcze... ten... zagadki, albo jakieś znajdźki. Nie pamiętam. Już... są jakieś drzwi, ale to chyba nie są otwarte. No właśnie. Okej. O, dobra, tutaj to było. I? No słup, tak? U nie! Nie w tą stronę. Shit. Mam nadzieję, że tylko... A, mogę nawet pominąć tutaj sobie krótkie filmiki. Widzę. Można od razu nawet właśnie piszę tutaj właśnie, że w danym kierunku i od razu się, że skaczę. Hop. Było trochę groźnie, bo tak na końcówce trochę się złapałem. Ale złota. A tu nic, nic. By the time I reached the vaults, I understood why Malik had come here. He had placed his last hope in the army. His only other option was retreat, defeat. A, dobra, bo ja tutaj po ścianie i... Tyk. Ale kurde, złota. Przydałoby się. Trochę nierealny właśnie taki skok na ścianę i od razu jeszcze się wspiąć można, ale fajnie to wygląda. Nie mówię nie, ja nie narzekam. Chodź ty. Nie ten przycisk zrobiłem, ale to jakby, o nie. Trochę wyglądało jakby można było zniszczyć tamtą ścianę. I cyk. Dobra, co tym razem? Nie! Właśnie już biec po ścianie. Pełno diamentów, kryształów, szmaragdów. The invaders had reached the vault before me. They had met with no resistance and were calmly stealing what treasure they could. I knew then the palace was lost. O,
A się świeci, kurde, podłoga. O, witam panów. O! Nie tego, chociaż... A, na tego nawet nie mogę wskoczyć w razie czego. Cyk. O, dostał między nogi. Musiało boleć. Okej, okay, widzę, że to takie... Zamknięte pomieszczenie. O, na pewno tutaj. O filarkach mówisz? I tutaj gdzieś na górę. Wejdź właśnie na górę i... I cyk. Żyćka trochę właśnie uzupełnić. Change direct. O nie, w tą stronę. Shit. Ale okej, okay, przynajmniej mocno daleko nie jest i się w miarę szybko to wczytuje, z tego co widzę. Dobra, checkpoint. I po prostu są gdzieś miejsca, jest checkpoint, więc po prostu nie ma tutaj takich zapisów jak w poprzednich częściach. Złapie się? Złapie. No ale dobra. Bardzo sprawnie mu to idzie. No. I pyk. A, bo tu jest wyjście, okej. Okay. To nie mogłem sobie od razu skoczyć, tylko musiałem poczekać aż ten. Ale dobra. A, bym musiał parę wazonów, no tak widzę. Życia trochę mi ubyło. Dobra, myślę, że po tym tutaj filmik się skończy. I zakończymy sobie odcinek również. O, ale złota, kurde, miecze, wszystko. Malik! No, szybko. Maybe you are as skilled a warrior as our father says. It's good to see you. Come with me. We shall see what our enemies make of Solomon's army. Malik, this is madness. You have to get out of here. Save yourself and what's left of your people. My people are all but dead. You've seen for yourself the palace has fallen. There's no other way. If I can control this army, we can win this battle easily. And if you can't control it, what then? Would you have me retreat? And leave this power in the hands of my enemies? At least this way we have a chance! This army isn't meant for man to use. You know nothing about the choices a leader must make. Cool, fajny słoń. Mnie mamut. It's in my power to save this kingdom. I will do it! I'm not trying to question your leadership. You don't even know what you're releasing. As many warriors as the grains of desert sand. I się zaczyna. No, wszędzie się sypie. No i dotknęli ten piasek. It is only sand. What is...
No nie tylko. Nie jest zwykły piasek. Kurde, fajnie to tu wygląda, a mi kurde klatki spadują. Jest schowane prawdziwe oblicze. Teraz będą wychodzić i się zbroić. Albo już wyjdą uzbrojeni. Kurde, straszne spadki. Oj. Jakieś bydle. Dobra, tak więc sobie tutaj zakończymy ten odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie. Na razie. Hej.